Jesteśmy na kolejnej lokalizacji, już zachodzi powoli słońce, tak, już godzina 17, jesteśmy w miejscowości Hebi, bo tak to się nazywa, idziemy obejrzeć samochód na zamówienie Volvo S60, także zaraz zobaczycie, co za kozaka Wam po oględzinach. Dosyć mało, zobaczcie, samochodów, bardzo fajna hala, bardzo mi się podoba ta hala, to miejsce, ale mało generalnie samochodów, a my będziemy oglądać tego kozaka, także przechodzimy właśnie do oględzin Volvo S60. Kozaka będziemy oglądać. Volvo S60 w Air Designie 2019 rok. Bardzo dobrze wyposażony egzemplarz, bo mamy kamerę 360 T5, 19 rok produkcji, 20 tutaj macie modelowy. Cena wywoławcza 349 800. No i tak się prezentuje samochód. Zaraz zrobimy pomiar powłoki lakierniczej, pokażę Wam jeszcze od razu, na jakich oponach auto stoi. 19 rok Micheliny, czyli od nowości. Prawdopodobnie na tym samochodzie felga, zaraz Wam powiem. 19-calowa opona, 235x40x19. No, w czarnym kolorze S60 w Air Designie może się podobać. Może się naprawdę podobać. Z uszkodzeń lakierniczych zobaczcie z tyłu na zderzaku. Tutaj taka zrobiona zaprawka, generalnie zderzak uszkodzony. No i tak się generalnie samochód prezentuje z zewnątrz. Jeżeli chodzi o grubość powłoki lakierniczej, to widzieliście, wszędzie jest taka sama grubość, między 170 a 180. No, sugeruje nam to, że to jest druga warstwa lakiernicza, aczkolwiek nie widać po samochodzie, żeby on był gdzieś malowany, więc prawdopodobnie była wada lakiernicza i był malowany w fabryce. Tutaj mamy taką wgniotkę miejscową. Tak generalnie się prezentuje środek i od tego może zaczniemy teraz. No, w Air Designie S60 może się naprawdę podobać. Pokażę Wam jeszcze bagażnik. Ja bym jeszcze ją zrobił na bardziej taką czarną, czyli czarne napisy bym w niej zrobił. Dywaniki, drugi komplet. Tak wygląda tutaj pod podłogą, zobaczcie. Kamery mamy 360, co na S60 występuje bardzo rzadko. Zrobimy sobie pod maską auto. Tak wygląda czterocylindrowy silnik dwulitrowy o oznaczeniu T5, o mocy 250 koni. No, napęd mamy tutaj naprzód, nie jest to wersja AWD. Tak wygląda auto pod maską, tutaj zastrzeżeń żadnych nie ma. Zobaczmy sobie newralgiczne punkty tego samochodu. Troszkę te siłowniki trzeba by było. Zobaczmy sobie elementy takie jak maska, czy była odkręcana. Błotniki, zobaczcie tutaj w tych miejscach. Spinki, tego typu rzeczy zawsze musicie zwracać uwagę. To wygląda naprawdę dobrze i nie ma się tutaj do czego przyczepić. Jazdy próbnej nie będziemy tutaj wykonywać, bo mamy godzinę 17:50, a dealer tutaj jest czynny do godziny 18:00. No i nie ma tutaj żadnych jakichś, moim zdaniem, przeciwwskazań, żeby tego samochodu ewentualnie nie kupywać. Auto jest wystawione na fakturę VAT. Jeszcze sprawdzimy sobie tarczę z przodu w porządku. Sprawdzimy sobie z tyłu. Też są w porządku. Na fakturę VAT. Tutaj żadnych uszkodzeń, jeżeli chodzi o dach. Dach też ma taką samą grubość powłoki lakierniczej. Praktycznie nie ma odprysków, od kamyków, drobne jakieś takie uszkodzenia. Niewielkie, zobaczcie tutaj. Maska, grill, zderzak, to wszystko wygląda naprawdę idealnie. Fajnie, że mam bardzo dużo miejsca. Zobaczcie, ile tu jest miejsca generalnie, żeby sobie ten samochód obejrzeć.
idealna hala, powiem wam szczerze, na moje nagrywki. Miał nagrywać filmy, to jest to coś takiego, co właśnie mógłbym w takim miejscu nagrywać. Wygląda to bardzo ładnie. No i pokażę wam auto w środku. Dostałem już kluczyk do niego, także będę mógł sobie tutaj odpalić, przetestować. Tak wygląda wnętrze. Ciekawa kolorystyka. Zobaczcie, fotel kierowcy, to wszystko naprawdę w środku. Bardzo ładnie pachnie. Samochód wręcz pachnie nowością. Mamy 80 tysięcy dokładnie kilometrów przebiegu. A zobaczymy sobie, czy tutaj nic nie, jest poniszczone. Zobaczcie, tak to się prezentuje. Odpalamy, sprawdzamy, czy wszystko działa. Generalnie zobaczcie, wszystkie systemy sprawne. Żadnego błędu nam samochód nie wyświetla. Zobaczymy kamery 360, jak działają. Czy żadna nie jest uszkodzona? Coś mi tutaj prawa nie działa. No prawa kamera nie działa, także mamy uszkodzenie tej kamery. Zobaczymy sobie. Albo jest zabrudzenie, albo coś jest wsadzone generalnie. Ale no nie widzę tutaj, żeby nam ta kamera działała. Kierownica, zobaczcie, z białym takim przeszyciem. Z logo tutaj Air Design. Troszeczkę grubsza. Fajnie wygląda. Nie mamy tutaj nagłośnienia wyższego, nie mamy Harman Kardon. No ale już to, że mamy właśnie kamerę 360, że mamy pakiet Air Design przede wszystkim, no to robi, że ten samochód jest naprawdę wyjątkowy. Już wiem, dlaczego kamera tylna nie działa, bo zobaczcie, są otwarte tylne drzwi. I klient, który szuka tego właśnie samochodu, chce taki samochód na fakturę VAT. Także robimy tutaj oględziny auta stricte pod zamówienie mojego klienta. No i co? I zobaczymy, jaka będzie decyzja, czy w ogóle będzie zgoda tutaj sprzedaży na eksport tego samochodu, ze względu na to, że na fakturę VAT jest troszeczkę inna specyfika zakupu tego samochodu i nie każdy dealer chce tak auto sprzedawać, woli sprzedać auto tutaj na miejscu, bo nie musi czekać na zwrot przysłowiowego VAT-u i wcale wbrew pozorom nie jest tak łatwo kupić samochód nawet za naszym pośrednictwem tego typu. Także to auto oglądamy, jak będzie decyzja klienta, czy go kupujemy, no to wtedy będziemy już walczyć tutaj z dealerem i ewentualnie będziemy ten samochód dogadywać. Zobaczmy sobie jeszcze interwały olejowe. I tu zobaczcie, nie mamy książki serwisowej, także za chwilkę zapytam, czy mamy książkę serwisową, najwyżej dogram za chwilkę i wam powiem. Do wyposażenia oprócz kamer 360 mamy klimatronik, zobaczcie, z regulacją z tyłu, tak zwany czterostrefowy plus grzana tylna kanapa. No i te fotele, naprawdę te fotele robią ogromną robotę w tym samochodzie. Także ja składam filmik, wysyłam klientowi, czekam na decyzję. Nie ma żadnych zastrzeżeń do samochodu oprócz tego tylnego zderzaka. Tylny zderzak jest ewidentnie, słuchajcie, do... No jakby ktoś chciał, żeby był perfekcyjny, no to ma uszkodzenie w tym miejscu. I w tym miejscu także jest do poprawy. Więc tutaj ewentualnie ten jeden element jest niezgodny z tym, co tutaj mówił sprzedawca. No ale prosta odpowiedź zawsze sprzedawców w Szwecji jest taka: samochód nie jest nowy, to jest auto z 2019 roku, już 4-letnie, także ma prawo mieć jakieś uszkodzenia. Ja idę się rozejrzę, zobaczę, co tutaj są za samochody, nie jest ich dużo, więc szybko nagrywam i lecę na bazę troszeczkę odpocząć, może coś jeszcze dogram na bazie. Wyglądały oględziny S60, tak wyglądały ceny samochodów u dealera, zaraz wam nagram, co to za dealer, wychodzimy. Chciałbym mieć kiedyś taką halę. Tak ma właśnie tutaj ten dealer, tak się nazywa firma Wildpan. To jest miejscowość Mole, jakoś tak. Także słuchajcie, dzisiaj już starczy oględzin na dzisiaj tak naprawdę. Jadę ogarniać sobie załadunek na jutrzejszy transport. Zobaczycie jeszcze samochody, jakie udało się kupić, bo jutro jeszcze rano mamy oględziny, także działamy i atakujemy. Jeszcze jeden samochód, który kupiłem już wcześniej, został odebrany, no i teraz będziemy ten samochód transportować. Nagrywam w znanym wam już miejscu, czyli w okolicach mojej bazy tutaj w Uppsali. No i to jest właśnie ten przepiękny samochód, czyli Volvo, słuchajcie, XC90 2020 rok, wersja B5. Także szybko nagrywam, bo już się robi ciemno, a chcę wam pokazać właśnie ten samochód, który też podczas tego wyjazdu udało się dogadać i kupić. No i wraca z nami do domu. Not gonna lie to you kids, it's a fucking jungle out there.
Keep your head on tight. Unknown brain in mind me, baby, let's do it. Y'all see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, am I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Locked down, see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, am I am not round. I'm not round, no denying what I got now. Właśnie prezentuję XC90, tutaj model 2020 i rocznik też 2020, auto słuchajcie zakupione na indywidualne zamówienie mojego klienta. Pierwszy raz tak naprawdę XC90 pojawi się u mnie w ofercie i na pewno będzie miała zrobioną prezentację u mnie na placu. No teraz samochód jest delikatnie przybrudzony, był odebrany od dealera i w ogóle zakupiony od dealera Volvo tutaj w miejscowości Uppsala, czyli niedaleko mojej bazy. Jest to wersja silnikowa B5. Czyli nie mylić, nie jest to benzyna, tylko jest to diesel. Najmocniejsza wersja D5, czyli 235 koni. Miękka hybryda, czyli połączona z silnikiem elektrycznym, który generuje 14 koni mechanicznych. No i to jest takie rozwiązanie, które ma pozwolić nam tutaj zaoszczędzić na paliwie. Średnie spalanie według katalogów, słuchajcie, między 6 a 7 litrów. Tutaj średnie spalanie tego egzemplarza konkretnie, jak sprawdzałem, no to jest 7,8, 7,9. Takie spalanie jest tutaj poprzedni właściciel osiągnął. Od nowości użytkowany przez jednego właściciela był leasingowany samochód. Także w historii, jak ktoś wejdzie po numerach rejestracyjnych, no to tych właścicieli będzie bodajże 3. Wersja bardzo bogato skonfigurowana. Jest to Inscription. Malowana była tylko maska i nic więcej w tym samochodzie nie było lakierowane. Maska wiadomo pewnie od jakichś tam odprysków albo jakaś wada lakiernicza, coś takiego generalnie było tutaj robione i nic tak naprawdę więcej. Tutaj mamy jakieś przybrudzenie, ogólnie auto jest przykurzone, takie delikatnie przybrudzone. Stoi na bardzo ładnych felgach, 20 bodajże 1 cali, zaraz Wam powiem dokładnie. Opony mamy Pirelli P0 i tutaj 21 cali dokładnie, 275x40x21. Tu jest ciekawa historia z oponami taka, że nie wszystkie opony są z tego samego roku, czyli jakaś opona musiała być uszkodzona, jakieś opony były dokupione, więc tutaj dokładnie już Wam mówię. Na przykład lewy tył mamy 2020 rok oponę, lewy przód zobaczcie 2023 rok. Przy napędzie 4x4, tutaj już klient wie, będziemy zamawiać do niego opony. Dwie sztuki tak naprawdę, żeby było. Tutaj mamy 19 rok, zobaczcie oponę, prawy przód. I jeszcze jeden mamy prawy tył. Prawy tył już szukam szybko rocznika. Pamiętam jakbyśmy to auto 2021. Jakbyśmy to auto odbierali, że właśnie to było zaznaczane, także zostaną dokupione dwie nowe opony i bieżnikowo one się będą zgadzały i będzie wszystko wtedy jak najbardziej w porządku. Słuchajcie, przechodzimy do wnętrza, bo tutaj dosyć dużo, słuchajcie, komarów o tej porze, więc chcę tutaj w miarę szybko nakręcić. Mamy elektrycznie otwieraną klapę, wersja 7-osobowa bodajże. Dokładnie tam mamy fotele. Zobaczcie, ile tu jest jeszcze bagażnika. Ja dokładnie prezentację tego samochodu zrobię u mnie na placu. Jest roleta bagażnika, jest hak, zobaczcie, elektryczny, są moje gadżety do nagrywania. I przechodzimy do tego, co najlepsze w tym samochodzie, czyli do wypasów w wersji Inscription. Zobaczcie, mamy rolety szyb bocznych, mamy tutaj skórzaną tapicerkę i wentylowane fotele z przodu, mamy grzaną tylną kanapę, mamy czterostrefowy, zobaczcie, klimatronik, panoramiczny dach, także naprawdę fura dopasiona. Oczywiście system bezkluczykowy i tak dalej, i tak dalej. Nie mamy nagłośnienia wyższego, ale mamy za to, zobaczcie, dodatkowe obszycie w skórze i deski, i boczków. Fotele. Powiedziałem, jaki samochód ma przebieg. Przebieg nie jest mały, jak na 2020 roku. Mamy 103 tysiące kilometrów. Interwały olejowe też sprawdzaliśmy. Nie są idealne, ale no zgadzają się z tym, co zaleca Volvo. Tak wygląda fotel kierowcy. Będzie fotel wyczyszczony dodatkowo. Zobaczcie, jest napis Inscription. Znaczy, no, tu generalnie samochód nie wymaga już kompletnego czyszczenia, ale jak wyczyścimy, zobaczcie, fotele, no to one będą bardziej matowe. Wyposażenia, co mi się bardzo podoba, no to jest właśnie gałka zmiany biegów w tak zwanym kryształem, tak? I to jest naprawdę coś fajnego, to bardzo ładnie jest podświetlone, bardzo ładnie wygląda. Mamy, słuchajcie, masaże w fotelach, tutaj pokażę na tym fotelu, bo nie chcę naprawdę otwierać. Mamy masaże w fotelach obydwu. Odpalimy auto, to Wam po prostu pokażę. Ogólnie bardzo jest rozbudowana tutaj funkcja sterowania tymi fotelami. Wcisnąć na fotelu, zobaczcie, przycisk i mamy
całe funkcje, które ten fotel ma. Możemy sterować z fotela, możemy sterować sobie tutaj dotykowo. Mamy włączenie masażu i mamy różne tryby, słuchajcie, tego masażu. Wyszło nam. Mamy, zobaczcie, tryb zaawansowany teraz, czyli ustawiamy sobie dla siebie różne. Mamy wersję bieżnik, fale. Co tutaj mamy więcej? Mamy kręgosłup i ramiona. Mamy intensywność i mamy szybkość. Oprócz tego, jak wciśniemy sobie, że chcemy przeregulować, zaraz Wam pokażę, o, to zobaczcie, możemy sobie regulować tutaj napompowanie boczków, możemy zwiększyć sobie trzymanie boczne, możemy sobie regulować kręgosłup i mamy jeszcze wysuwanie właśnie tego fotela. Powiem Wam szczerze, ostatnio jak klient ode mnie odbierał V60, to właśnie szukaliśmy tej opcji i to jest właśnie w tym rozbudowanym menu. Oprócz tego, co tutaj mamy, no mamy wszystkich asystentów kierowcy, asystent pasa ruchu, pilot assist i tak dalej, i tak dalej. Także to wszystko w tym samochodzie, jest. Pokażę Wam, jakie mamy tutaj wyniki spalania, 7,8, to co Wam mówiłem. No i generalnie nawigacja, wiadomo, tutaj wirtualne zegary, ale to jest w standardzie. Auto jest obszyte w skórze, zobaczcie, mamy obszytą deskę, obszyty tutaj tunel środkowy. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Mamy oczywiście też tryby jazdy, mamy tryb Eco, Comfort, Dynamic i Offroad. Offroad jest chyba do 20 km na godzinę. Tutaj mamy w trybie Comfort i na takim trybie ten samochód takie spalanie miał. Mamy też tutaj taką bateryjkę, zobaczcie, w tym miejscu pokazana na zegarach, i ta bateryjka się doładowuje. To jest właśnie ta bateria, która generuje nam 14 koni mocy. Taki wspomagacz generalnie ma niby wyłączać nam podczas takiej typowo autostradowej jazdy silnik. Mamy, zobaczcie, pamięć fotela kierowcy, mamy pamięć fotela pasażera. No generalnie jest napchany ten samochód tak, jak powinien być napchany. Nie będę wychodził, bo nie chcę wpuszczać tych komarów. Zobaczcie, jak tutaj, tak jak w Audi generalnie, mamy przycisk do otwierania. Mamy przycisk, słuchajcie, do otwierania schowka. W Audi coś takiego było. Tutaj Volvo takie coś zrobili. I pokażę Wam interwały olejowe tego właśnie auta. Oczywiście jest komplet kluczy. Jest też pastylka taka tutaj dodatkowa, którą można sobie zaprogramować. Na przykład jakie prędkości mają być w tym samochodzie. Dla nowego kierowcy nieosiągalne. Ostatni serwis był we wrześniu przy 87 tysiącach km. No i ja zalecam teraz zrobić serwis klientowi. Był serwis przy 28 tysiącach km i był jeszcze jeden serwis po 60 tysiącach km. Także no co 30 tysięcy niestety ten samochód był serwisowany. Tu nie jest wpisany, ale jest odnotowany w historii, bo to sprawdzaliśmy. Także tak to wygląda. No niestety, jak kupujemy auto, wiecie, 3-letnie z przebiegiem 100 tysięcy, no te interwały zawsze, czy chcemy, czy nie, będą co 30 tysięcy, bo tak wypada. Robimy albo 30 tysięcy, albo 10 lat. No ale my tutaj zrobimy generalnie serwis dla klienta, taki rozszerzony. Serwis olejowy, będzie zrobiony serwis oleju w skrzyni biegów, będzie zrobiony serwis oleju w Haldexie, bo przy takim samochodzie, przy tym przebiegu jest to jak najbardziej wskazane. No samochód jest jeszcze wyposażony w kamery 360 stopni, także oprócz najwyższego nagłośnienia Bowers albo Harman Kardon, tutaj ktoś tego po prostu sobie nie doposażył, to samochód jest naprawdę mocno, mocno dopchany. Także takie auto wraca ze mną, jedzie na przyczepie, przywozimy ten samochód do Polski. No i tak naprawdę niedługo będzie też wydanie, bo mamy już dokumenty do tego samochodu. Auto było kupione przeze mnie 2 tygodnie temu albo tydzień temu. No i teraz przy okazji, że jestem w Szwecji, po prostu ten samochód odbieram. Dzisiaj już kończymy oględziny, ja jadę pakować samochód na lawetę, może jeszcze coś nagram na bazie. No i co, i widzimy się pewnie na promie. Zresztą nagram na bazie, pokażę Wam, co jeszcze będziemy wieźć, bo nie nagrałem wszystkiego. Powiem Wam szczerze, że był tak intensywny wyjazd, że nie wszystko się udało nagrać. Widzieliście generalnie w relacjach. Te relacje, wiecie, żeby wrzucić, to też nie jest takie hop-siup, żeby to poskładać i pododawać i tak dalej, także musicie być wyrozumiali. Chciałem Wam wszystko przekazać. Pokazałem Wam tak naprawdę największe kozaki. Jeszcze jutro z samego rana pewnie coś nagram fajnego. Zobaczycie, bo jest jeszcze jeden samochód, który po prostu robi taką robotę, że muszę go po prostu Wam od razu pokazać, bo on tutaj akurat zostaje, nie jedzie z nami do Polski. Także zaraz chwilkę jadę na bazę tym oto pięknym sprzętem. Tutaj bazę mamy tak naprawdę 2 km stąd, także nawet nie ma 2 km, kilometr stąd od tego pięknego miejsca, które widzicie z tyłu, i ładuję go na przyczepę, spinam pasami i już mam auto gotowe do, zestaw gotowy do wyjazdu. Także widzimy się jutro, obserwujcie relacje. Support zone.
Witam wszystkich z samego rana. Słuchajcie, godzina 7.20, nagrywam wam jeszcze jeden samochód, który musiałem wam pokazać. Za chwilkę go zobaczycie. No coś po prostu pięknego. Klasyka motoryzacji. No i jeden z bardziej udanych moim zdaniem modeli Volvo. Co prawda na swoje czasy był już niestety za bardzo starodawny, ale po prostu to, co ten samochód prezentuje sobą, jaką ma klasę, to jest coś wyjątkowego dla mnie i myślę, że dla wszystkich fanów Volvo. Także za chwilkę zobaczycie, jaki samochód się tutaj kryje.